Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj mamy niedzielę, loty oddziałowe trwają. My tutaj obserwujemy właśnie na ekranie tego komputera lot, który się odbywa teraz tam u nas w Kosakowie z naszego gołębnika. Tutaj na ekranie komputera zobaczymy, mamy widok z kamery online i tutaj mamy widok z podglądu z zegara AMC. Dzisiaj akurat jesteśmy tutaj w Toruniu, będziemy lot obserwować też dodatkowo lot od kolegi tutaj Tomasza Rumińskiego. Witam. Teraz właśnie mamy jeszcze tą porę, że jest 8:30. Chcemy tutaj zrobić zdjęcia 26 gołębiom na sprzedaż, które Tomasz ma przygotowane. Oczywiście są to gołębie wywodzące się z tych jego najlepszych lotników i najlepszych par rozpłonowych. Do 3 gołębi mamy certyfikaty DNA. Do jakich to są gołębi? Znaczy to jest syn olimpijki za kategorii, syn tej z mojej tej powiedzmy złotej pary i siostra samicy, co była czwarta w Polsce w tamtym roku. Zaraz ile będziemy robić zdjęcia, wieczorem je jeszcze dzisiaj wystawimy, a w międzyczasie to będziemy wspólnie, mam nadzieję, taką wierzę w to po prostu, że będziemy obserwować tutaj, jak tam w Kosakowie odbywa się przylot gołębi, bo kolega Maciej Włudzik, on tam teraz wszystko popodłączał, no mam nadzieję, że tam wszystko jest dobrze, bo widzę, że tutaj niby jest. I będziemy to sobie obserwować. Na lot poszło 47 gołębi, pauzuje ten gołąb z tych 48, które mamy, pauzuje gołąb o numerze PL0479-18-149. To jest ten, który pokazywaliśmy jego jastrząb z Atakowej. Ma bardzo takie uszkodzone skrzydło, on będzie trochę musiał popauzować, tydzień, dwa co najmniej. No, zobaczymy. A w międzyczasie mamy teraz... W samej miejscowości. A właśnie, bo lot jest, jeszcze zapomniałem powiedzieć, bo tutaj Tomek ma lot dzisiaj, to jest... Połczyn-Zdrój. I Tomek jest teraz u Was, to jest trzeci też. Trzeci lot. I do tej pory prowadzisz. Tak. Prowadzisz lotów, gołębi do lotu, ile Ty miałeś? Ja lecę na dwie drużyny. I dwie drużyny, to ile razem te drużyny liczą? No w tej chwili zakoszowałem 82 gołębie. Na spisach było tam 90. Na jedną drużynę i na drugą? Nie, razem. Razem. Tak. No a ta drużyna jak się nazywa druga? Janusz Rumiński i Tomasz. Czy na tatę? Na tatę? Tak, na tatę, aha. No i są dwie pierwsze i z całości wtypowane. I po ile masz? Po 40 tak mniej więcej? Nie. 38, 42. A loty jak tam przybywają w tym roku tam? Znaczy, w sensie te stare przeposzły Ci? Znaczy na stare dobrze, w oddziale też wygrałem te wszystkie klasyfikacje i w kategoriach dobrze. To powiemy o tym za chwilę, jak będziemy tam pod gołębnikami. Na razie przystępujemy do robienia zdjęć. O Tomku to można dużo, dużo mówić, bo też powiemy, jaki bardzo dobry wynik Tomek ma. Oby nie zapeszyć, ale to będziemy za chwilę tym. Natomiast tutaj popatrzmy, będziemy za chwilkę tutaj, mam nadzieję, taką obserwować przylot tych gołębi. No i zakończyliśmy zdjęcia robić, w międzyczasie tu przyszliśmy do podgołębniki, bo tutaj też lot u kolegi Tomka trwa Rumińskiego, ale my sobie tutaj patrzyliśmy jeszcze, jak gołębie w Kosakowie przylatują tutaj. Ja wiem, że nic nie będzie widać, bo tak akurat pod słońce mamy, ale pierwszy gołąb u kolegi Maćka się zameldował, to jest Reinharda Mula, drugi jest 240, ten co był ostatnio drugi, drugim gołębiem jest gołąb Adama Piwowarczyka 81-91, później jest gołąb Roberta Zguda 220, trzeci jest gołąb znowu Reinharda Mula 98 i na razie mamy te, widzę tutaj cztery gołębie, o piąty jest teraz 33-29, to jest gołąb z kolegi Jana Bocheńczaka. Czyli widzimy, co są gołębie, które ostatnio też siadały czołowo. Będziemy sobie patrzeć, ale w międzyczasie to zobaczmy. My sobie siedzimy tutaj u Tomka, oglądamy. No problem mamy z tym tylko, że słabo widzimy. No ale to słońce akurat mamy z tyłu. No niestety musimy tutaj najpierw ten, tam się wszystko zarejestruje, a później przy chwili wolnego czasu za chwilkę tego wyniki wszystkie tam na stronie przerzucę. Ale będziemy sobie teraz tutaj obserwować lot właśnie tutaj u Tomka. W międzyczasie tutaj oczywiście też będziemy podglądać, co tam do nas przylatuje. No i prosto od Tomka. Już udało mi się dotrzeć do domu. Tutaj na internecie sobie sprawdzam, jak wygląda tam w Kosakowie. W Kosakowie mamy teraz już odbitych. Maciek minął 46 gołębi, natomiast ja tutaj przez przypadek wyłączyłem ten program do rejestracji. Tam luka mi się gdzieś zrobiła, że do 38 gołębia wszystko jest w porządku, natomiast pozostałe pozycje, tak jak tu widzimy, one tutaj, nie wiem, które są pozycje, mam 2, 4, 5, ale Maciek mówi, że jest 46 odbitych. No, przez przypadek wyłączyłem i w tym czasie nie zarejestrowało tych kilku gołębi, ale mam nadzieję, że w przyszłości uda mi się poprawić. Także teraz tylko mogę jeszcze sobie zobaczyć, o jak wygląda tutaj na kamerze obraz, tam jest słonecznie, widzimy gołębie, no czekamy na jednego, nie wiem, którego jeszcze, ale jak Maciek przyjdzie, to mi powie. On teraz o 14 musi iść na koszowanie. Tutaj natomiast na internecie widzimy czasy przylotu tych gołębi, które tutaj dzisiaj tam w Toruniu u Tomka Romińskiego obserwowaliśmy. One tak wyglądają. Pierwszy był Reinharda Mula gołąb, drugi Adama Piwowarczyka i trzeci
no, Arka Koniecznego, czwarty Roberta Zguda i piąty jeszcze raz Mule, później są następni Jasia Bochenczaka, no, Jerzego Kostorza, no, Tomka Rumińskiego, no tak, tak dalej. I to można sobie tę całą listę tutaj na internecie zobaczyć. Jakby ktoś nie wiedział, to ja pokażę, jak mamy stronę Nasze Gołębie. Tutaj mamy taki baner, on tu się, tutaj jest właśnie ten NG Kosakowo, myślnik Gołębie Loty, klikamy go i tutaj się przebieg wszystkich tych trzech ostatnich lotów nam tutaj pokazuje. Są też listy oddziałowe. Mam nadzieję, że dzisiaj po południu już będą też wyniki. Zobaczymy, jak tym razem poszło, także dziękujemy bardzo, do zobaczenia i zapraszamy do oglądania tutaj kolejnych naszych tutaj lotów. Do zobaczenia, dobry lot.